Cześć, jesteśmy właśnie w drodze do zamku w Chęcinach i nie mam zupełnie kondycji. Nic. Nie mam już siły. Jak pojedziemy na górę, to się odezwę. Idę z córką i z dziadkiem i tylko ja jestem na końcu. Mój tata, ile masz lat, tato? 59. 59 już. I on daje radę, a ja dyszę. Wstyd po prostu. Rok temu mieliśmy podejście z Melką jeszcze, no chodź, jedno, ale się wtedy źle czuła i się śmieję, że dzisiaj nam się udało podejść trochę dalej. Zobaczymy, ile dzisiaj, czy to miejsce jest pechowe dla nas, jest jakieś fatum, bo próbowaliśmy i się po prostu poczuła pod samym zamkiem źle i musieliśmy wracać, ale mam nadzieję, że teraz da radę. Nie masz zamiaru odchodzić od mamy? Aha, z mamą. Znaczy, jaka piękna panorama. Pięknie, nie Melciu? Tak, mama, chodź. No już, poczekaj. Bo ja bez siebie nigdzie nie idę. O Boże. Boję się tutaj. Damy razem radę. To jest tak strasznie. Tyle przeszliśmy, więc teraz wchodzimy na górę. Boimy się Mela? Nie. Ja mam, słuchajcie, straszny lęk wysokości. Ja nawet nie wychodzę na balkon na moim trzecim piętrze. Więc będę chyba z zamkniętymi oczami tam wchodzić. Co, Melcia? Nie. Nie? Będzie nie, no. Widoczek. Będzie widoczek i to jaki? No więc zaraz będziemy wchodzić na samą górę. O, tutaj będziemy zaraz. Aż nawet wieża jest zdziwiona, robi. O! Wejdę. Jak nie zwymiotuję po drodze. Bo są takie kręcone te schody. Ja wiem, żeby się wyminąć, no. Mamusia, nie panikuj, będzie dobrze. Przeżyjemy. Da radę. Jednak to miejsce jest przeklęte dla nas, bo tym razem jest plaga mrówek latających. Nie da się nawet tutaj stać. Widoki piękne, ale niestety... zaraz chyba oszaleję. Bardzo ich jest dużo. Była plaga mrówek latających. Niby było ostrzeżenie przy kasach, ale wiecie jak to jest. Człowiek sobie myśli, a no dobra, ostrzeżenie było. I co z tego? Ale słuchajcie, masakra. Masakra z tymi mrówkami. Po prostu chmura latających mrówek. Więc podkreślam, że my mamy pecha w tym miejscu. Raz moja córka się rozchorowała, jak tu przyjechaliśmy, a teraz nas zaatakowały mrówki. Ale musicie przyznać, że widoki są obłędne. Ja też mam rzucać? Grosz na szczęście. Prawą ręką. Ale za siebie? Będziemy rzucać na szczęście do studni. Mela, pomyśl sobie marzenie. Brawo! Nie trafię na pewno. Udało się. Trafiłaś. Trafiłam. Thank you.
My już jesteśmy po zwiedzaniu. Jak było, Melciu? Super. Super było, no. Fajnie, prawda? Co było najfajniejsze? Najfajniejsze... Czarownica. Nie. Najfajniejsze... Więzienie. Najfajniejsze było... Muszę się zastanowić... Ten domek był najfajniejszy. A, ten dom, tak? Tam były te szubienice, tak? Sala tortur. Sala tortur, no. Więc tam było przerażająco, co nie? Tak. Ale ogólnie fajnie. Poza tymi latającymi mrówkami to naprawdę super. Warto. Teraz idziemy. Na co idziemy teraz? Teraz idziemy na plac zabaw. No jeszcze nie na plac zabaw. Napij. Pizzę. Bo mi już strasznie w brzuchu burczy. No mama. No, trzeba jeść. Ja też. To jest król, jaki on jest? Bo on taki najbardziej na króla wygląda. Kazimierz Wielki. Aha, no to... Kazimierz Wielki. Ile on żył? 60 lat. 60 lat. No. Ale tutaj był jakiś, nie wiem, 75, Omega, tak? Omega, chodź tutaj, proszę. 75, 70? Co? Jakiś tam rekordzista był. No to jestem. No, jak na ich czasy, to... Nawet 83 był ten jeden. Ło, no to... Jagiełło chyba. To rzeczywiście. Omega, chodź. Ja nawet nie umiem. Pojedliśmy pizzę. No rzeczywiście, w kształcie serca. I ja bym się najchętniej teraz położyła spać, ale moja córka ma mnóstwo energii. I jeszcze zahaczyliśmy tutaj o plac zabaw, bo jest taki fajny, wydaje mi się. Troszeczkę taki inny niż wszystkie. To jest w ogóle taki fajny teren zagospodarowany, zielony, zaraz wam pokażę. I nie wiem, czy jak długi będzie ten vlog, jak to wyjdzie w ogóle. Więc jeżeli nic już jutro nie nagram, to się z wami żegnam. A jeżeli nagram, to coś jeszcze dołożę. A na tę chwilę trzymajcie się ciepło. Polecam wszystkim z okolic, czy nie, odwiedzić Chęciny. Muszę się też jeszcze z Amelką wybrać do Krzysztoporu, bo tam byłam ja jako... i jako dziecko, i jako już dorosła osoba, i też jest bardzo fajnie, więc wam też polecam. Trzymajcie się ciepło, pa.